Siemano, z tej strony Człowiek Artysta, znajduję się dzisiaj w Lublinie na Dżemie Graffiti. Po prostu może już więcej nie będę mówił, bo wiem, że masz więcej do powiedzenia niż ja. Dzięki, ciut więcej. Dopowiem, że jesteśmy na Meeting of Styles, jest to 10. edycja organizowana w Lublinie. Więc fajna atmosfera, pogoda dopisuje, dużo ludzi. Powiem ci, że trochę się bałem, bo myślałem, że zacznie padać, ale dobra energia jakoś to rozpędziła. Nie, u nas w Lublinie zawsze jest tak, na imprezie. Zawsze jest szwar, zawsze jest pełno słońca. Czasami się zdarza delikatny deszczyk, ale to jest przejściowo i później nie ma nawet śladu tego deszczu. Czyli pozytywna atmosfera. Dzień dobry, cześć. Jak wam podoba się sztuka graffiti? Bardzo fajnie. A co ci się najbardziej podoba? Powiedz, który ci się najbardziej podoba? Najbardziej się podoba tamten. Który? O ten. Ten jest fajny, niezły. Gości, których tutaj zaprosiliście. Jak to mniej więcej wygląda? Ile osób przyjechało? Z jakiejś części Polski? Okej. Przyjechało niezbyt dużo ludzi w porównaniu do zeszłych edycji, bo jakieś 30 osób jest spoza Lublina. Głównie spowodowane jest to takie decyzje, ponieważ jest pandemia, mamy problemy z organizacją finansów na taką imprezę. No i co? No ale i tak udało się bardzo fajny skład zorganizować. Up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your feet. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acrobatics. Swap beats, sticky green and bad traffic. I dip through, then I kiss kill the DR. I'm up in for the gangsters all across the world. Still, in the colors in the bundles, bro. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DR. I'm up in for the gangsters all across the world. Still, mam nadzieję, że się spotkamy tutaj kilka lat. Już pewnie będzie. Nie tutaj, a może w innych okolicznościach. Będziemy mieli już takie brody pewnie, kurde, jakieś takie bory. Za jakieś 40. Bory pod oczami. No nie wiadomo, jak. Nie, to... bez borów pod oczami. Nie, okej, okay, my to jesteśmy sportowane chłopaki. Biegamy bardzo szybko, buty zasmurowane. Tak, skarpetki tak, naciągnięte. Tak, wysoko. Tak, tak, żeby buty nie spadły. Tak, pół żartem, pół serio. Słuchaj, to co? Szczerze mówiąc, chyba wiemy wszystko. Chcielibyście my was też zaprosić, żebyście po prostu byli z nami za rok, bo tak naprawdę powiem ci, że ja na przykład w Lublinie jestem pierwszy raz, ale o waszym dżemie wie cała Polska. Jest tak, że to jest ten dżem już urósł do takiej rangi, takiej kul. Wiem, że może ci to trochę nie przyjść przez gardło, bo nie chcesz może sam siebie chwalić, ale powiem ci, że jako osoba obserwująca świat graffiti wiem o tym, że ta impreza naprawdę jest miniona, jeżeli chodzi o Polskę. Co, jakoś nigdy na ten temat w taki sposób nie patrzyłem. W jakiś sposób na pewno uważam, że to jest jedna z większych imprez w Polsce, ale nie wiem, czy ona ma taki wydźwięk, tak jak, nie wiem, kiedyś był Brain Damage Jam, tak? No jednak to w Warszawie to jest w inny sposób odbierane. No staramy się, żeby te imprezy, które robimy tutaj w Lublinie, no wyglądały w ciekawy sposób, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby fajne obrazki powstawały, żeby fajne osoby odwiedzały nasze miasto. To jest naszym założeniem, żeby głównie generalnie chodziło o to, żeby pozytywną atmosferę
wprowadzać bardziej taką przyjacielską, rodzinną, bo to już jest ten wiek, że ludzie przyjeżdżają do nas z rodzinami i raczej chcemy spędzić przyjemnie ten czas. Właśnie to jest najfajniejsze, tak, bo relaksacyjnie. Nie widzisz kogoś, na przykład załóżmy, nie wiem, 2-3-4 lata i nagle ktoś się okazuje, że na przykład ktoś ma dziecko, albo że na przykład ktoś ma nową dziewczynę, czy tam ewentualnie żonę, albo już drugą żonę. Tak? Nową żonę ma. No właśnie, to jest trzecia nowa, czwarta żona, tak. To jest właśnie najfajniejsze, że wy też pokazujecie ludziom przez te takie jamy graffiti, bo bardzo dużo osób tutaj przechodzi i przechodniów, na przykład w tym miejscu osoby, które nawet chodzą na zakupy, że to nie jest tak naprawdę, że wy jesteście jakimiś łobuzami wyjętymi spod prawa, tylko po prostu jesteście tak naprawdę zwykłymi ludźmi, tak jak każdy praktycznie, co nie? Więc, no mają po 30 parę lat, już się skończyło głównie żaria. Takie szpanowanie i wożenie się, co to nie ja, prawda? Ja to cały czas jest. to też się wytnie, kurde, będzie pocięte. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy z Lubina. Pozdrawiamy. Hello! Hello.